Słowiańscy królowie Lechi, książka Janusza Bieszka, wydana w 2015 roku. Można powiedzieć, że została już owiana sławą i tą dobrą, i tą złą. To ona zapoczątkowała popularność tematu przedchrześcijańskiej historii Polski i Słowian. Otworzyła oczy i przetarła szlak ku samodzielnemu badaniu historii i przede wszystkim jej weryfikacji. Zwolennicy zainteresowali się wyżej wymienionym tematem i dzięki tej publikacji zaczęli zgłębiać tę tajemniczą wiedzę o naszych wcześniejszych poczynaniach. Natomiast przeciwnicy prześmiewczo próbują dyskredytować temat, wymyślając różnego rodzaju slogany takie jak turbosłowianie, turbolechici i tym podobne. I nie potrafią merytorycznie obalić tez stawianych przez tego oraz innych autorów podobnych pozycji. Często padają quasi-argumenty mówiące o tym, że książka, o której mowa, jest fikcją literacką i informacje są wyssane z palca. W ogromnej większości krytycy nawet do książki nie zajrzeli, bo wtedy wiedzieliby, że informacje w niej przekazane są poparte faktami, takimi jak m.in. zapisy w kronikach czy informacje wyciągnięte na podstawie map. I właśnie w tym filmie chciałbym wam pokazać mapy, w oparciu o które Janusz Bieszk formułował swoje tezy. W książce nie znajdziemy tych map, ponieważ autor nie chciał mieć kłopotów z prawami autorskimi, zdecydował się wypunktować mapy, opisać je i podać bezpośrednie linki do nich. Dlatego też postanowiłem podane mapy znaleźć i przedstawić je wam. Dla tych, którzy przeczytali książkę, będzie to spore uzupełnienie wiedzy i zobrazowanie. Natomiast leniwi przeciwnicy, którzy nie lubią czytać, ale lubią krytykować, może w końcu zapoznają się z podaną wiedzą. Zaczynajmy. Mapa pierwsza, zatytułowana Celtyckie Imperium w latach 700 do 100 lat przed naszą erą. Może przejdę od razu do zacytowania komentarza Janusza Bieszka. Na angielskiej mapie już 700 lat przed naszą erą został pokazany prawidłowo ogromny obszar Wielkiej Scytii pod nazwą Scytians, rozciągający się od Morza Bałtyckiego oraz rzek Wezery i Wery na północnym zachodzie do Morza Czarnego i Morza Azowskiego na południu. Wedle tego, co Bieszk przedstawia, to ten cały obszar jest obszarem Wielkiej Scytii. Mapa numer 2. Rzymska ekspansja 264 roku przed naszą erą. Tak wygląda tytuł mapy. I co ona przedstawia? Przejdę oczywiście do komentarza autora. Mapa pochodzi z angielskiego atlasu historycznego W.R. Shepherda. Pokazany został w 264 roku przed naszą erą ogromny obszar Sarmacji Europejskiej pod nazwą Sarmatia, rozciągający się od Renu, Wezery i Wery na zachodzie, po Don na wschodzie oraz od Morza Bałtyckiego na północy do Morza Czarnego i Azowskiego na południu. Przybliżę. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj cały ten obszar został właśnie wskazany jako Sarmacja. Dalej cytuję. Zaznaczono także plemiona słowiańskie Suewów, osiedlone w dorzeczu Łaby i Soławy. Mamy tutaj Suewów. Oraz Wandalów w dorzeczu Odry. Tutaj mamy oczywiście Wandalów. I teraz może ode mnie taka mała dygresja, a mianowicie to, że tutaj widzicie Germanię, to nie możecie dać się zwieść, bo oficjalna nauka najprawdopodobniej kłamie. Dużo autorów, przede wszystkim niezależnych, udowodniło, że Germanie to był przede wszystkim lud słowiański i byli tak nazywani ludzie z gór, czyli Germanie. W późniejszych czasach Rzymianie oraz inne kraje oraz państwa nazywały te ludy Germanami, które były ich sąsiadami, czyli później Germanie oznaczało po prostu sąsiadów z innej nacji. Co do plemion, które widzimy tutaj, no to nie tylko Suewowie, czyli Sławini, Słowianie, no ale też są Wandale oczywiście. Mamy tutaj również Alanowie, Hunowie, a tutaj zobaczcie, są nawet Goci. Mapa trzecia.
mapa świata zgodna z ideami Posidoniusza, lata 150-130 przed naszą erą. Oczywiście przybliżę, początkowo możemy tutaj nie być zorientowani, jeżeli chodzi o tą mapę, co my tutaj widzimy, ale jeżeli się przypatrzymy, to mniej więcej tutaj mamy oczywiście Europę. Tu mamy Azję, a tu mamy Afrykę. Przejdę oczywiście do zacytowania komentarza. Mapa angielska została opracowana w XVII wieku na bazie materiałów i koncepcji Posidoniusza z lat 150-130 przed naszą erą. Zaznaczono na niej pod nazwą Sarmatia, Sarmację europejską, położoną na obszarze od dorzecza rzeki Wisły na północy do Morza Czarnego i Morza Azowskiego na południu. Czyli tutaj widzimy Sarmatia. Mapa czwarta. Mapa, która jest na okładce tejże książki i nazywa się ona Europa Pomponiusza Meli, pierwszy wiek. Od razu przejdę do zacytowania komentarza. Na mapie z pierwszego wieku naszej ery na północy zaznaczono Zatokę Gdańską z wyspami, oznaczoną nazwą Kodanowia, którą później nazywano Zatoką Kodańską. Pokazano rzekę Wisła-Wistula oraz duży obszar Sarmacji Europejskiej pod nazwą Sarmatia, ciągnący się od dorzecza Wisły na południe do Morza Czarnego i Azowskiego. Oczywiście ta mapa również nie odzwierciedla w 100% tego, jak wyglądała Europa. Jest to, można powiedzieć, opis poglądowy. No i oczywiście mamy Sarmatię, Wisłę, Kodanowia, czyli wedle autora jest to późniejsza Zatoka Kodańska, czyli Zatoka Gdańska. Bo, moi drodzy, Kodanem nazywano Gdańsk. Gdańsk, który tak naprawdę nie ma nieco ponad 1000 lat, tylko ma dużo, dużo więcej, bo właśnie wcześniej, między innymi, Gdańsk miał taką nazwę jak Kodan. Ale dalej będę cytował autora. Później z wysp w Zatoce Gdańskiej utworzył się Półwysep Helski. I to też jest prawda, bo nawet ja w podręcznikach do historii, gdy widziałem mapy wczesnych piastów, to tam nie było Półwyspu Helskiego, tylko była wyspa. A w zasadzie były wysepki. Tylko potem utworzył się z tego po prostu półwysep. Dalej cytuję. Jednocześnie powyższa mapa potwierdza kronikę Prokosza, który pisze, że drugi król Lechi, Kodan, około 1750 roku przed naszą erą, założył u ujścia Wisły miasto portowe i nazwał je od własnego nazwiska Kodan, obecny Gdańsk. Czyli to jest to, co właśnie mówiłem. Gdańsk ma dużo dalszą historię, aniżeli to, co się oficjalnie nam podaje. Idziemy dalej do cytowania. Germanią nazywali Galowie ziemię sąsiadów za Renem, gdzie mieszkali Słowianie. Czyli to jest również to, co wam powiedziałem. Germania to były ziemie słowiańskie i tak nazywano po prostu sąsiadów przez Galów i tym podobne. Czyli może przybliżę. Mamy tu oczywiście Sarmatię, Wisła, Scytów mamy również. Mamy Amazonki, co również było omawiane w niektórych źródłach. Piąta mapa nazywa się następująco. Mapa Imperium Rzymskiego. I mamy tutaj dwa okresy. Imperium Rzymskie około 70 roku po Chrystusie i 117 roku po Chrystusie do śmierci Trajana. Na, nazwijmy to, takim różowym kolorem pokazano oczywiście to w latach 70. Natomiast w roku mniej więcej do 117 zostało to poszerzone o te żółte pola. I teraz przejdę oczywiście do komentarza autora. Na francuskiej mapie pokazano w dwóch okresach m.in. wielki obszar Sarmacji Europejskiej pod nazwą Sarmatię. Mamy to tutaj.
ciągnący się od Morza Sueckiego, czyli Słowiańskiego, Morza Bałtyckiego, nazwanego Mare Suevicum, czyli Mer Baltike, aż do mórz Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego. Mapa numer 6. Rzymskie Imperium w okresie swojego największego zasięgu, około 117 roku naszej ery. I przejdę na razie do komentarza oczywiście. Na mapie angielskiej pokazano w 117 roku ogromny obszar Sarmacji Europejskiej, nazwanej Sarmatia, położony między Morzem Bałtyckim a Morzami Czarnym, Azowskim i Kaspijskim. Zaznaczono również plemiona słowiańskie Suewów, Suebi, osiedlone w dorzeczach Łaby i Odry oraz Gotów i Wenedów w dorzeczach Odry i Wisły. Proszę zobaczyć, Suewowie, Goci, Wenedzi, czyli Wandale oczywiście, ale też mamy Hunów i ogromny obszar Sarmatii. Mapa siódma, nazwana regionalna mapa Sarmacji z geograficznych map Ptolemeusza około 125 roku naszej ery. Mapa oczywiście również nie oddaje w pełni rzeczywistości, jest to mapa poglądowa, ale możemy z niej dużo wyczytać, więc może przejdę oczywiście do zacytowania komentarza autora. Na mapie zaznaczono w 125 roku Morze Bałtyckie jako Oceanus Sarmaticus, czyli Ocean Sarmacki. Mamy tutaj. A Zatokę Gdańską jako Venedicum Sinus, czyli Zatoka Wenedyjska. Ponadto pokazano dokładnie Sarmację Europejską jako Sarmatia Europea, położono między Morzem Bałtyckim, rzeką Don i Morzami Czarnym i Azowskim. Natomiast na północ i wschód od rzeki Don i Morza Kaspijskiego zaznaczono Sarmację Azjatycką, Sarmatia Asiaticae. Czyli tu jest obszar Sarmacji Europejskiej, natomiast tu mamy Sarmację Azjatycką. Notabene niektórzy niezależni badacze twierdzą, że Sarmatia Azjatycka była po prostu tą mitologiczną Tartarią. Kolejna mapa. Lacus Curtis, Geografia Ptolemeusza, Księga II, rozdział 10, Wielka Germania. I od razu przejdę do wyjaśnień, ponieważ oczywiście to nie jest mapa, którą ktoś sporządził kiedyś, tylko jak widzimy zostały tutaj naniesione osady poglądowo, żeby pokazać, jak bardzo dużo tutaj było grodów, osad i tym podobnych. Przejdę do komentarza. Jest to mapa miejscowości, miast i niektórych rzek, prawdopodobnie z okresu lat 142-147, zidentyfikowanych przez naukowców. Należy podkreślić, iż nazwa Wielka Germania była tylko nazwą umowną sąsiedniej krainy geograficznej na wschód od Renu i niczym więcej, bowiem państwo takie nie istniało i powstało jako Niemcy dopiero w X wieku. Ale był to w tym czasie właśnie słowiański obszar Lechii. Wszystkie miasta wybudowali Ariowie Słowianie. Żeby się nie powtarzać, prezentuję listy tych zidentyfikowanych miejscowości z obszaru Lechii w liczbie 11 miast w części zachodniej oraz 17 miast i dwie rzeki w części wschodniej. Jak wynika z powyższego, już w połowie II wieku funkcjonowało w Lechii kilkadziesiąt miast, grodów i portów. Do tego należy dodać jeszcze inne starożytne wymienione w poprzednim podrozdziale. Reasumując, mapy z tego regionu i z tego okresu nie powinny przedstawiać sobą białych plam, lecz powinny zawierać wiele zaznaczonych i zabudowanych miejscowości Ariów Słowian. Przejdźmy zatem do mapy 9. Świat Ptolemeusza. Najpierw zacytuję. Mapa zaokrąglona Eurazji z II wieku. Na północy nad brzegiem Morza Bałtyckiego pokazano teren zamieszkany przez Słowian Wenedów. Może troszeczkę przybliżę, chociaż z drugiej strony niestety jakość aż tak nie pozwala dostrzec tych nazw. Trzeba się naprawdę wpatrzeć, ale widzimy, są Wenedzi, jest Sarmacja, jest Scytia Azjatycka i dalej idę. Obszar oczywiście ciągnący się dalej od nich na południe, duży obszar Sarmacji Europejskiej, czyli mamy Sarmatię, aż do Mórz Czarnego i Azowskiego, tutaj oczywiście. Natomiast na północny wschód od Morza Kaspijskiego oraz od rzeki Wołgi zaznaczono ogromny obszar Scytii Azjatyckiej.
Scytia azjatycka, Scytia Alani oczywiście. Czyli kolejna mapa, która jednak ukazuje, że coś jest na rzeczy, tak? Czyli, że coś tutaj było, a nie to, co nam pokazują w podręcznikach Biała Plama. 10. mapa, omawiana przez autora, pod tytułem Rzymskie Imperium, III wiek naszej ery. Przejdę oczywiście tradycyjnie do zacytowania. Na angielskiej mapie w III wieku zaznaczono Morze Bałtyckie jako Mare Suevicum oraz rozległy obszar Sarmacji Europejskiej jako Sarmatia Europea. Proszę zobaczyć, Sarmatia Europea. Rozciągający się od Morza Suewskiego i do rzeki Wisły, aż po rzekę Don i Morza Czarne oraz Azowskie. Natomiast na wschód i północ od rzeki Don i Morza Kaspijskiego zaznaczono tereny Sarmacji Azjatyckiej. Jednocześnie, co bardzo ważne, pokazano w tym samym kolorze zamieszkane przez Ariów Słowian tereny tzw. Germanii na zachodzie, nad Łabą i Suławą i dalej sięgające na zachód aż do rzek Wezery, Wery i Renu, obecne Niemcy. Czyli jeszcze raz, autor oczywiście chce nam powiedzieć, że Germania, to tak jak wcześniej już tłumaczył i to co ja wam mówiłem, to jest po prostu nazwana tylko i wyłącznie tak kraina ludów, które sąsiadująco żyły. Jedna rzecz, z którą nie do końca mogę się tutaj zgodzić, bo według mnie jest to lekkie nadużycie, no to jest ocena, że, cytuję, co bardzo ważne, pokazano w tym samym kolorze zamieszkane przed Ariów Słowian tereny tzw. Wielkiej Germanii. No ale jakby nie patrzeć, to również to jest w tym samym kolorze, bo w kolorze białym. Libia jest w tym samym kolorze, bo w kolorze białym. Więc akurat, no to nie jest zbytnio trafne spostrzeżenie. 11. mapa. Jest to w zasadzie to samo, co w mapie poprzedniej, także tutaj nie będę już za bardzo się rozwodził. Jak widać, jest Germania, Sarmatia Europejska, Sarmatia Azjatycka. Jest to na kolejnej mapie pokazane, która jest de facto bardzo podobna, ale jak najbardziej potwierdza, że to nie są jakieś wymysły, tylko rzeczywiście jest Mare Suevicum oczywiście. Potwierdza, że to nie są wymysły, a jednak to był fakt. Przejdźmy zatem do mapy 12. Też bardzo podobna, chociaż już troszeczkę inny rys i co najważniejsze według mnie w tej chwili nastaje, to tytuł mapy. Europa w przededniu najazdów barbarzyńców. Około 395 roku naszej ery. Proszę zobaczyć. Europa w przededniu najazdów barbarzyńców. Jasno jest mapa zatytułowana. Jasno jest mapa wydrukowana, więc znalazła się w jakimś atlasie. I przejdę do komentarza autora. Na mapie angielskiej w około 395 roku pokazano na północy Morze Suewskie, czyli słowiańskie, inaczej Bałtyk. Od niego zaznaczono obszar Sarmacji Europejskiej, Sarmatia, ciągnący się na wschód do rzeki Don oraz na południe do Mórz Czarnego i Azowskiego. Zaznaczono także siedziby Wandalów do rzeki Odry. Podkreślono jednocześnie, że Sarmatia oznacza Słowian, Slavonic Peoples. Tutaj bardzo ważne tej mapie. To tak jak mówiłem, sama nazwa. Przededniu najazdu barbarzyńców. Za chwilę się do tych barbarzyńców odniosę, ale najpierw chciałbym wam oczywiście pokazać, tak? No, są tutaj Wandale, jest Sarmatia oznaczona jako Slavonic Peoples, to jest bardzo ważne, bo to jest podkreślenie i dowód na to, że Sarmaci to byli ludzie słowiańscy. Są Alani oczywiście, Hunowie są, Ostrogoci się pojawiają, czyli wschodni Goci. Teraz odnośnie tych barbarzyńców. Otóż dzisiaj, jak mówi się barbarzyńca, to najczęściej mamy przed oczami człowieka takiego, wiecie, zarośniętego, z brodą, który z mieczem w dłoni napada, rabuje, pali i tym podobne. A to tak naprawdę barbarzyńca w tamtym okresie oznaczało po prostu najeźdźce. Czyli dla ludzi mieszkających tutaj barbarzyńcą byli
najeźdźcy, czy po prostu wrogowie, czy ludzie, z którymi toczyli wojny. To byli barbarzyńcy dla nich. Natomiast i dla tych, dla Sarmatów i innych plemion słowiańskich, też właśnie ci mieszkający w tym imperium tutaj, jeżeli oni prowadzili wojny, jeżeli robili najazdy, to też byli barbarzyńcami. Czyli barbarzyńca to nie jest jakiś lud dziki, pozbawiony jakichkolwiek zasad, jakiejkolwiek kultury, tylko po prostu to jest przeciwnik, wróg, z którym prowadzi się wojnę. Kolejna mapa, numer 13. Rzymskie Imperium około 395 roku. Oczywiście najpierw przybliżę, potem zacytuję. Na angielskiej mapie w około 395 roku widać olbrzymie imperium słowiańskie, zamieszkiwane przez wiele plemion słowiańskich na olbrzymich terenach od Dunaju i Mórz Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego na południu, aż po Bałtyk i Morze Północne na północy. Jakby prężyło się do ataku na bogate imperium rzymskie. Zaznaczono siedziby Ariów Słowian, Suewów, Alanów, Ostrogotów, Wizygotów, Wandalów tuż przed słynnymi wyprawami na zachód, zarówno łupieszczymi, jak i emigracyjnymi na początku V wieku. Troszkę tutaj przystaniemy. Tak, wyszczególnione są ludy w przededniu tego, jak udały się na zachód. Z różnych względów, za chwilę powiemy z jakich oczywiście. Ale są one tutaj jak najbardziej wyszczególnione. Są Wandale, Słowianie ogólnie, Alanowie, Wizygoci, Ostrogoci. I to są ludy, a w zasadzie ta mapa pokazuje Imperium Rzymskie jeszcze przed najazdem. Mamy tutaj Zachodnio-Rzymskie Imperium i Wschodnio-Rzymskie Imperium. Przejdźmy w takim razie do mapy numer 14. Potwierdzenie zobaczycie chociażby tutaj, zobaczcie. Biblioteka Uniwersytetu Teksasu. Nazwa. Rzymskie Imperium Wschodnie i Zachodnie w IV wieku. Pokazanie pozycji północnych barbarzyńców. Tutaj mamy to jak najbardziej. Proszę zobaczyć, przybliżę. Pokazanie pozycji północnych barbarzyńców, czyli to jest to, o czym ja wam mówiłem, że ludy, z którymi prowadziło się wojny i które były w stanie najechać na dany kraj, nazywano barbarzyńcami. Więc dla Sarmatów Rzymianie, którzy zdobywali słowiańskie tereny, byli barbarzyńcami, tak samo dla Rzymian Słowianie, którzy, już abstrahuję, czy w odwecie, czy nie, ale którzy robili najazd, również byli barbarzyńcami. Jak najbardziej chociażby nazwa takiej mapy pokazuje, że ma to jak najbardziej w rzeczywistości pokrycie. Co więcej, to co wam wskazałem, mapa znajduje się w Uniwersytecie w Teksasie. Czyli nie jest to żadna wymyślona mapa. I przejdę do komentarza. Na angielskiej mapie w IV wieku praktycznie pokazano dwa wielkie imperia, a mianowicie Imperium Rzymskie oraz Słowiańskie, Imperium Lechitów z wyraźną granicą między nimi, biegnącą od północnych brzegów Morza Czarnego, następnie rzeką Dunaj na zachód i północ oraz rzeką Ren. Cały ten ogromny obszar zamknięty na północy morzami Bałtyckim i Północnym został nazwany Sarmacją Europejską, Sarmatia i Słowiańszczyzną, Slawini, inaczej Słowianie. Pokazano także orientacyjne siedziby plemion Ariów Słowian, Indoscytów na północy w dorzeczu Wisły, Wenedowie, na całym środkowym obszarze Slawini, oczywiście Suewowie, Wandalowie i Burgundowie, na południowym wschodzie Antowie i Hunowie oraz bardziej na południu Gepidowie, Ostrogoci i Wizygoci. Spójrzmy, kim byli ci północni barbarzyńcy. To, co przed chwilą wam mówiłem. Zobaczcie, Wandale już byli tutaj, Goci, z podziałem na Ostrogotów i na Wizygotów, czyli wschodnich Gotów i zachodnich Gotów. Wenedzi, oczywiście cały obszar nazywany jako Sarmatia. Slawini, czyli Słowianie, tak?
Oczywiście też Hunowie. I dlaczego to jest takie ważne? No tak jak mówię, sama nazwa mówi sama za siebie. Ale przejdźmy do 15 mapy, która pokaże nam już drugą połowę V wieku. Wcześniejsza mapa to był wiek IV, a tutaj mamy V wiek. I co się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Chociażby sama nazwa mapy. Powstanie państw podczas upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, czyli druga połowa V wieku. Zachodni Rzym upadł, ale tak naprawdę nie pokazywano nam dokładnie, kto do tego doprowadził, kto podbił ten Rzym i jakie państwa z tego powstały. A tutaj jak najbardziej mamy, zobaczcie, państwo Wizygotów. Przypomnę, wtedy oni byli tutaj, prawda? Przy poprzedniej mapie. Państwo Wandalów. Proszę zobaczyć, jak sporą drogę Wandalowie przebyli aż tutaj. Mamy tutaj Suewów. Tutaj mamy Ostrogotów, zobaczcie. Tutaj Wizygoci, a tu Ostrogoci przyszli i zadowolili się tym terenem. Tutaj mamy na przykład Burgundowie. Oczywiście dalej Slavish people tutaj, czyli ludzie słowiańscy, czyli Słowianie. No i Hunowie, Alanowie. 16 mapa pokazuje w zasadzie to samo. Narody i królestwa na zachodzie około 476 roku. Tutaj na razie autor nie dawał komentarza, da dopiero po mapie numer 19, więc ja daję od siebie. Czyli tak, Królestwo Wizygotów, Wandalowie, Burgundowie, Ostrogoci i te inne również państwa. I też jest Królestwo Odoakera. Odoaker różnie się mówi. Jedni mówią, że to był Germanin, ale drudzy mówią, że jednak był to Rusin, czyli też Słowianin, jakby nie patrzeć. Kolejna mapa. Mapa 17. Europa w czasie wędrówek ludów. Europa po 476. Dalej jest tutaj państwo Wandalów. Dalej są Wizygoci. Też jest państwo Doakera. Ostrogoci. Idziemy dalej. Tutaj oczywiście mapa potwierdza to, co mówiłem wcześniej, chociaż niestety jest słabej jakości, ale sobie poradzimy. Europa około 476 roku. No dalej oczywiście są tutaj ludzie słowiańscy, dalej jest tu Królestwo Doakera, Wizygoci, Wandalowie. To jest to samo, to wszystko, można powiedzieć, kolejna mapa tylko i wyłącznie to potwierdza. I mapa 19. Też Odoaker, Wizygoci, Wandale, Ostrogoci. Dalej tutaj Słowianie są, bo nie zniknęli tutaj. Suewi oczywiście. No i teraz przejdźmy do zacytowania, bo Janusz Bieszk następująco te mapy od 15 do 19 komentuje w ten sposób. Powyższe 5 map, niemieckich i angielskich, pokazuje w drugiej połowie V wieku ogromne imperium Słowian, nazwane Slavische Volker lub Slavic Peoples. Tutaj mamy, tak? Chodzi o to. Slavische Volker czy Slavic Peoples. Jak najbardziej. Ciągnące się od do rzeczy rzek Renu, Wezery i Wery na zachodzie, do rzeki Don na wschodzie oraz od Bałtyku na północy do mórz Czarnego i Azowskiego na południu, czyli cały czas są to te same tereny. Na mapach również zaznaczono wiele słowiańskich królestw założonych przez Ariów Słowian, Indoscytów, na terenie Cesarstwa Rzymskiego po dokonanych najazdach w pierwszej połowie V wieku, a mianowicie Królestwo Ostrogotów Panoni, Królestwo Burgundów w Galii, Królestwo Suewów w Hiszpanii, Królestwo Wandalów w Hiszpanii, Królestwo Alanów w Hiszpanii, Królestwo Wizygotów w Galii, Królestwo Wizygotów w Hiszpanii, Herulów w Italii, czyli ten Odoaker, Królestwo Ostrogotów w Italii,
i Królestwo Wandalów i Alanów w Afryce Północnej. I teraz dalszy komentarz. Założenie i później funkcjonowanie wyżej wymienionych Królestw Arów Słowian na terenie Cesarstwa Rzymskiego przez dziesiątki lat było możliwe w związku z jego dezorganizacją, rozprężeniem, upadkiem systemu zarządzania armią rzymską oraz miernymi, słabymi i przypadkowymi cesarzami. Słowianie po prostu wykorzystali sytuację i zagrabili te tereny. Kolejna mapa, mapa 20, mapa Europy i krajów barbarzyńskich. Może przejdę do cytatu. Na francuskiej mapie w VI wieku pokazano rozległy obszar Sarmacji Europejskiej, nazwanej Sarmatię lub Slawię, słowiańszczyzna Słowianie. Proszę zobaczyć tutaj. Mieszkańców Sarmacji nazwano Lechami. Tu. Inaczej Polanami, Poleniec. W tym plemiona na północy, w dorzeczu Wisły, określano Wenedami, Wenedes. Tak, no jest wszystko na tej mapie. Z mapy wynika, że Saksonia i część Półwyspu Jutlandzkiego w tym czasie należały do Sarmacji, inaczej Imperium Lechitów, które rozciągało się dalej wzdłuż brzegu Bałtyku. I potem na południe do Dunaju oraz Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. O, proszę zobaczyć. No i tutaj oczywiście. Równocześnie mapa jednoznacznie potwierdza istnienie i funkcjonowanie w VI wieku Lechii, ogromnego słowiańskiego państwa Lechów, u szczytu swej potęgi terytorialnej oraz militarnej. I to będą mapy od 21 do 24. Jeszcze tutaj zrobiłem przybliżenie tej właśnie mapy, bo dzięki temu możemy zobaczyć niepikselowane nazwy. Są tutaj wszystkie plemiona, tak? Lechowie. I patrzcie, też są Chorwaci tutaj, bo tak byli też nazywani ludzie z gór. Coś na zasadzie Germanów. No to przejdźmy w takim razie teraz do mapy 21. Europa około 526 roku naszej ery. Na mapie angielskiej w około 526 roku pokazano m.in. ogromny obszar zdominowany i zajmowany przez Słowian. Począwszy na północnym zachodzie od rzek Renu i Wezery i Wery, w tym zhołdowanej Saksonii i części Półwyspu Jutlandzkiego i dalej nad Bałtykiem aż po rzekę Don na wschodzie oraz na południu do rzeki Dunaj i Mórz Czarnego Jazowskiego. Należy podkreślić dodatkowe oznaczenie plemion indoscytyjskich mieszkających nad Morzem Czarnym jako Słowian. Slavs. Tak. No, generalnie ludzie słowiańscy jak najbardziej są tutaj zaznaczeni, chociaż też można powiedzieć troszkę ubogo. Ale co my mamy tutaj dalej? Dalej mamy jeszcze Królestwo Wandalów, Ostrogoci, Wizygoci i tutaj pomiędzy tym już są Frankowie. Ale zobaczcie, to jest już kolejny wiek i dalej są te królestwa słowiańskie. 22. Barbarzyńskie i bizantyjskie imperia. Barbarzyńskie. Oczywiście, no co? No Wandale, tak? Wizygoci, Suewowie, Ostrogoci, już tutaj przejęli to królestwo do Akera, Burgundowie, no i oczywiście Słowianie, Hunowie i tak dalej. Mapa następna, 23. Bizantyjskie Imperium, rok 565. I cytat autora. Na powyższych dwóch mapach angielskich, czyli 22 i 23, czyli na tej mapie oraz na tej mapie, bardzo podobne. Oprócz Imperium Bizantyjskiego pokazano na północ od Dunaju i Mórz Czarnego oraz Azowskiego ogromne terytorium Słowian. Oczywiście widzimy, tak? Tutaj Słowianie, graniczące w dorzeczu rzeki Ren z Imperium Franków. Mapy potwierdzają szczyt potęgi w tym okresie, czyli VI wieku, osiągnięty przez Imperium Lechitów. Pokazany także na mapach angielskich oraz na mapie francuskiej 20 w VI wieku kraje europejskie na wschód i południe od dorzeczy Renu i Wezery. Należały one do Lechii, bądź jako sprzymierzone, bądź podbite i zhołdowane. Teraz mapa 24. Od razu powiem, że jest to troszeczkę kontrowersyjna mapa,
Nazywa się ona Europa i Imperium Wschodnio-Rzymskie w latach 533-600. I cytuję. Na angielskiej mapie pokazano m.in. ogromne lechickie Imperium Ariów Słowian, nazwane Lechina Empire, będące u szczytu swej potęgi w latach 533-600. Zgodnie z mapą Imperium Lechickie graniczyło, no widzimy, tak? Niewątpliwie w skład tak rozległego Imperium Lechitów wchodziły zapewne, oprócz plemion Ariów Słowian, Indoscytów, także różne narody, jak Bohemia, Morawy i tym podobne, podbite, schołdowane czy sprzymierzone. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że taką samą mapę o takiej samej nazwie odnalazłem, która jednak troszeczkę się różni. Zobaczcie. Jest to to samo, ale tutaj nie ma czegoś takiego jak Wielka Lechia. Są po prostu wyszczególnione słowiańskie plemiona, tak jak było to wcześniej robione. Ale oczywiście tutaj co my jeszcze mamy? No mamy tutaj jeszcze Królestwo Zachodnich Gotów i Suewów, między innymi. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta mapa najprawdopodobniej może być jednak lekko podrobiona. Przynajmniej tak zdaje się mojej skromnej osobie. No z tego powodu, że znalazłem po prostu tą mapę. I ta mapa uważam, że oddaje bardziej rzeczywistość, jak to wyglądało. No a to Wielka Lechia może być lekkim nadużyciem. Jak sam tutaj Bieszk wykazał, że m.in. Saksonia została schołdowana i podbita. No może tak jest. Może jednak ktoś po prostu chciał uzmysłowić, jak to wyglądało poprzez naniesienie tego koloru. No bo do tej pory to zazwyczaj są pokazywane właśnie Imperium Rzymskie i tak dalej. A my jesteśmy raczej tutaj pokazywani, tak wiecie, mimochodem, tak no, na biało, no że jednak coś tam było, ale głównie skupiają się nad tymi innymi mapami, natomiast ta mapa skupia się bardziej na Wielkiej Lechii. Mapa 25 nazywa się Imperium Karola Wielkiego. I cytuję, że na tej francuskiej mapie pokazano tylko niewielką część państwa Lechów, nazwanego Lekes, Lechia Lechy, czyli tutaj. Tak? Graniczącego z Imperium Karola Wielkiego w latach 768-814. Kolejna mapa. 26. Królestwo Karola Wielkiego, stan przy objęciu tronu w 768 roku, powiększenie po śmierci w 814 roku. Są Słowianie, Lechici. Dalej były tutaj normalnie ludy. Proszę zobaczyć, że wszystko jest tutaj w szczegółach pokazane. Natomiast jako, że autor skupił się na tym, żeby zaprezentować państwo Karola Wielkiego, no to to państwo jest po prostu kolorowo narysowane. Mapa 27. Imperium Karolingów w 814 roku. Również pokazano tutaj wschodnią granicę Imperium i również mamy tutaj graniczenie ze Słowianami. Kolejna mapa, 28. Imperium Karola Wielkiego w 814 roku z podziałem na trzy królestwa, dokonanym w 806 roku i z rozbiorem Verdun w 843 roku. I tutaj również też pokazano rozległy obszar Imperium Lechitów oraz Słowian. Dwudziesta dziewiąta mapa. Europa po śmierci Karola Wielkiego w 814 roku. Proszę zobaczyć, jak bardzo spore terytorium jednak posiadali Słowianie. Między innymi Polacy, Wenedzi i też, jeżeli można spojrzeć, to zachęcam, żeby zobaczyć, że pojawiło się w pierwszy raz na tych mapach Królestwo Chazarów. Myślę, że kiedyś Królestwo Chazarów warto będzie omówić.
Mamy tutaj kolejną mapę 30, która w zasadzie jest identyczna. Na tych dwóch powyższych mapach, cytuję za autorem, pokazano rozległe terytorium Słowian, zaznaczonym terytorium Polan, którzy w tym czasie w ramach Imperium Lechitów panowali także na wschodzie dwóch centrach politycznych Rusi i w Kijowie i Nowogrodzie. Był to okres szczególny, jeszcze przed wykształceniem się państwowości politycznej Rusów w drugiej połowie IX wieku. Przechodzimy do kolejnej mapy, 31. I tutaj jest również Imperium Karola Wielkiego i jego rozbiór w traktacie z Verdun w 843 roku. No i cóż, tutaj również pokazano słowiańskich ludzi. I tutaj nic więcej w zasadzie nie ma co dodawać. Ale zacytuję. Na francuskiej mapie dotyczącej roku 843 pokazano na wschodniej granicy podzielonego Imperium Karola Wielkiego rozległe terytorium zajmowane przez ludy słowiańskie, rządzone przez Lechów, nazwanych tutaj Lekwes. Proszę zobaczyć. Był to okres szczególnie trudny dla Lechi po dokonanej zbrodni przez króla Popiela II, zbrodniczego oraz chrześcijańskich władz Saksonii w 840 roku i otruciu podczas uczty w Gnieźnie 20 książąt władców 20 dzielnic lechickiego imperium. Kolejna mapa, zatytułowana Zachodnie Imperium podzielone w Verdun w 843 roku. No i również pokazano tutaj ogromne terytorium Lechów, Lechs, bo to oni głównie tutaj, można powiedzieć, rządzili. Są też Wenedzi, Sorabi, Chorwacja, czyli Chorwacja, zobaczcie. Dowód na to. Jest Chorwacja tu i jest Chorwacja tu. Tak byli nazywani ludzie z gór. Najprawdopodobniej wyemigrowali oni, bądź przyszli stąd. Tego dokładnie nie wiadomo. Ale to, że były takie ludy tutaj, to należy o tym wspomnieć i jak najbardziej oddać, że był ktoś tutaj, tak? Mapa numer 33, zatytułowana Południowa i Zachodnia Europa po podziale Cesarstwa Franków Verdun w roku 843. I na tej niemieckiej mapie w tymże roku zaznaczono nasze tereny słowiańskie. Słowiańscy ludzie, Lechici oraz inne plemiona. Ta mapa numer 34 nie jest zbyt dobrej jakości, ale też można ją pokazać i oczywiście była ona zatytułowana Czasy Karolingów, połowa IX wieku. No i podobnie jak na poprzedniej, również na tej mapie jest zaznaczone, już nawet zobaczcie, od jakiegoś czasu kolorem, tak? Słowiańscy ludzie i po prostu, no, że było to jedno państwo. Przejdźmy do mapy 35. Tutaj już mamy rok 870, czyli Zachodnie Imperium podzielone w 870 roku. I też mamy kolejną, już ostatnią mapę. Zachodnie Imperium podzielone w 887 roku. I teraz komentarz. Na wyżej wymienionych angielskich mapach w latach 870-887 we wschodniej Europie na obszernych ziemiach słowiańskich zaznaczono Lechię, państwo Lechów i nazwano je Lechs. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że to, co wam przekazałem, uzupełni waszą wiedzę. Tym, którzy czytali książkę Janusza Bieszka, że to też zobrazuje, jak to wyglądało, bo jak się czytało, to nie robiło to aż takiego wrażenia. Dla mnie największe wrażenie robiły te czasy, te mapy. Od tej mapy to na mnie robiło naprawdę spore wrażenie. Czyli Europa przed najazdem barbarzyńców. Na początku nie wiadomo, o kogo tu mogło chodzić, ale później zaczynali autorzy map opisywać jako barbarzyńców z północy. I co się okazało? Patrzcie, są Wandale, Wizygoci, Ostrogoci, tylko na podstawie tych trzech wam tutaj pokażę plemion. I co my mamy tutaj? Wizygoci, Wandale, Ostrogoci
oczywiście Suewowie, a później to nawet tu, gdzie mamy Królestwo Doakera, też będą przedstawiani po prostu Królestwo Ostrogotów. Mamy wszystko jak na dłoni, moi drodzy. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmu. Możecie skomentować, co sądzicie na ten temat. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.